Jak rozszyfrować hasło BIP38 force'em oraz jakie on ma możliwości odszyfrowywania hasła, tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Cryptomasterz przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony, i dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią filmu na temat rozszyfrowywania hasła, które jest zaszyfrowane metodą BIP38. W pierwszym odcinku pokazywałem wam instalację tego narzędzia. Nie jest to zbyt skomplikowane, ale na pewno są prostsze. Ja natomiast postanowiłem pokazać wam rozszyfrowywanie hasła właśnie na podstawie tego narzędzia. Zanim zaczniemy, to oczywiście tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to co mówię to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. To wy jesteście odpowiedzialni za swoje inwestycje. Dodatkowo, jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących, który pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku swojej edukacji. A jeżeli nie masz jeszcze kont na giełdach takich jak Bitbay, niegdyś polskie giełdzie kryptowalut, Binance czy Kanga, to zapraszam Cię w miejscu na opis. Pod każdym filmem znajdziesz linki do takich właśnie giełd. Oraz, jeżeli spodobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj nasz kanał i kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Burt Force 38 Master ma wiele możliwości modyfikacji, rozszyfrowywania hasła. Które jest zaszyfrowane, które chcemy odzyskać, i sami możemy to wszystko modyfikować. I właśnie dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić. Ale o czym musimy pamiętać, zanim w ogóle pobierzemy to narzędzie? Jeżeli nie mamy pojęcia, jakie mniej więcej hasło ustawiliśmy, albo co może tam być, tyle że po wielu metodach nie możemy go odzyskać. Albo jeżeli hasło było generowane, to to narzędzie na pewno nam się nie przyda. Po pierwsze jest ono wolne, po drugie bardzo zależy od właściwości naszych, naszego sprzętu. I odszyfrowanie takiego generowanego hasła, które ma 15 znaków, dużych, małych, cyfr, liter itd., znaków specjalnych, jest praktycznie niemożliwe, a może nie niemożliwe, ale zajmie wieki, żeby takie hasło rozszyfrować, no chyba, że pożyczymy od małych żółtych ludzików. Komputer kwantowy, który zrobi to pewnie w dwa albo trzy dni. Ale jeżeli, na przykład, nasze hasło składa się z czterech, pięciu znaków i są to na przykład same małe litery, bo często takie hasła ustawiamy, no to jak najbardziej to narzędzie nam się przyda. Jeżeli są to małe i duże litery, to takie narzędzie też jak najbardziej nam się przyda. A jeżeli, na przykład, jest pięć znaków, z czego pierwsza litera jest duża, reszta jest małych, też może nam się przydać. Dodatkowo, jeżeli Ustawiliśmy hasło, które jest zdaniem, na przykład nie lubię kryptowalut, tyle że nie pamiętasz konkretnie jakich słów, używasz ich w różnych kombinacjach i nie możesz do tego dojść, to też możemy to narzędzie do tego wykorzystać i na pewno bardzo nam pomoże i przyspieszy cały ten proces poszukiwania tego hasła. No bo jak pewnie wiecie, jak wpisujemy różne kombinacje na stronie internetowej. To trwa to troszkę, zresztą musimy to wpisywać ręcznie. I pierwsza metoda, jaką Wam pokażę, to wyszukanie po najprostszej drodze, czyli tylko małe litery i mała ilość znaków. W tym celu, pierwsze co, to musimy otworzyć plik Secret.js, i tutaj mamy rozpisaną całą, nazwijmy to metodologię odzyskiwania naszego hasła, w jaki sposób możemy to zrobić. Część dodał twórca tego narzędzia, część dodał jakiś inny programista, i część ja tu też dodałem, oczywiście, od siebie, ponieważ nie było tu na przykład całego alfabetu. Tu u góry w komentarzach mamy napisane, co szukamy, do jakiego private key, do jakiego adresu. To oczywiście w tym momencie jest najmniej istotne, tego nie musimy nigdzie modyfikować, ale przy szukaniu hasła do naszego portfela już będziemy musieli wkleić nasze dane, ale nie w tym miejscu, a później Wam pokażę, w którym miejscu. Pierwsze co, przejdźmy sobie, jak możemy odzyskiwać takie hasła. Jeżeli używamy małych, wielkich liter i do tego znaków specjalnych, naprzemiennie, na przykład A małe, A duże i małpa, B małe, B duże i szóstka, C małe, C duże i otwarty nawias, no to możemy sobie porobić takie kombinacje, jak wygląda literka A, jak B, jak C, jak D. Tylko w tym momencie nam się to przyda, jak mamy na przykład hasło dziesięcioznakowe. Gdzie wiemy, co tam jest napisane, ale nie wiemy, w jakiej kombinacji takich literek oraz znaków, i to narzędzie nam bardzo pomoże w tym, żeby to rozszyfrować. Do tego ja dodałem cały alfabet, i to się przyda właśnie w tym przykładzie, który zaraz będziemy robić. Dodatkowo, dodatkowo mamy wielkie litery, liczby, znaki specjalne oraz słowa to też ja dodałem ponieważ defaultowo w tym narzędziu nie było takiej metody, żeby odszyfrowywać to hasło po słowach, jeżeli ułożyliśmy na przykład zdanie. I używamy często zdania do zabezpieczenia ważnych rzeczy. Także wejdźmy sobie teraz na bit adres i wygenerujmy jakiś paper wallet. Oczywiście chcemy, żeby był zabezpieczony BIP38 i hasło ustawmy sobie bit. Dajemy generate. No, i w tym momencie wygenerowaliśmy sobie portfel, który jest zabezpieczony BIP38. Zapiszmy sobie to gdzieś na naszym dysku i sprawdźmy teraz, czy możemy dostać się do naszego portfela, jeżeli nie pamiętamy hasła. Kopiujemy sobie adres prywatny, klucz prywatny. Niestety z tego dokumentu się trochę. Źle kopiuję, mamy przekopiowany i jak klikniemy sobie na View Details, no to niestety mamy tutaj miejsce na wpisanie hasła i nie mamy dostępu do naszego portfela. Jak wpiszemy błędne hasło, to oczywiście mamy komunikat, że hasło jest błędne. No i teraz tak, jak wiemy, że hasło było krótkie, jak wiemy, że użyliśmy tylko małych liter, jak wiemy, że znaków nie było zbyt wiele. Może 3, może 4, może 5. To w łatwy sposób możemy rozszyfrować takie hasło. I teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Tutaj już mam zaznaczone, że wyszukujemy cztery znaki, czyli pierwszy znak, drugi znak i trzeci znak. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy są to trzy znaki, czy pięć znaków, to możemy sobie dodać od razu pięć znaków, ponieważ narzędzie wyszukuje najpierw po jednym znaku, później po dwa znaki, później po trzy znaki i tak dalej, aż do tego momentu, kiedy Wyznaczyliśmy właśnie te granice, i w takim przypadku używamy tylko małych liter, które są tutaj zamknięte w grupie Letters. I ten program będzie używał kombinacji wszystkich tych znaków, które są zamknięte właśnie w tej grupie. Jeżeli używamy polskich znaków, no to możemy sobie tutaj dodać również te polskie znaki. Nie ma ich aż tak dużo, żeby znacznie spowolniło to pracę. Tego narzędzia. Ja tu już mam napisaną funkcję do wyszukiwania poprzez właśnie tą grupę Liter. Jak to później zmienić, to pokażę Wam przy kolejnych metodach wyszukiwania. Ale, żeby to było wyszukiwanie, rozszy rozszyfrowanie hasła do naszego portfela, no to musimy wskazać w tym narzędziu nasz portfel. W tym celu musimy wejść w folder burta i przechodzimy w config.json i tutaj mamy public oraz private key. Tutaj Oczywiście musimy wkleić nasz adres, czyli bierzemy sobie nasz private key. Wklejamy go w tym miejscu oraz bierzemy public z naszego PDF. I wklejamy go w tym miejscu. To musimy oczywiście zapisać i możemy zamknąć. Teraz odpalamy secret.js. Mamy wszystko ustawione. Tutaj nam się nie zmieni na nasz adres, bo to jest tylko komentarz do tego, co tu się dzieje. Tutaj nic nie musimy robić. Odpalamy terminal, a na Windowsie oczywiście konsolę. Pierwsze co musimy, oczywiście, zmienić: lokalizację, czyli wpisujemy Change Direction i przeciągamy nasz folder. Klikamy Enter. Jesteśmy teraz. W tym właśnie narzędziu, i żeby wystartować z wyszukiwaniem tego hasła, wpisujemy Node Start.js. I w tym momencie widzimy, że program już policzył, że ma do przeszukiwania 13790 haseł, 23 hasła zostały pominięte. A co to znaczy, że zostały pominięte? To znaczy, że są już gdzieś zapisane w jakimś pliku, że one są niepoprawne. Bo ja korzystałem z tego narzędzia wcześniej przy nagrywaniu pierwszego odcinka i to jest błąd, właśnie, że odpaliłem już konsolę, mogę ją zatrzymać, no bo przecież oczywiście nie wiem, czy te hasła, które zostały pominięte, nie są prawidłowe. Mamy taki plik: Invalid Secrets, musimy w niego wejść i wszystkie te hasła usunąć. To są hasła, które zostały wygenerowane przy nagrywaniu właśnie pierwszego odcinka. Zapisujemy ten plik oraz go wyłączamy. To jest bardzo dobra funkcja z tego powodu, że hasła, które były wcześniej używane, np. Na jak nam się wyłączy komputer, no to już nie będą brane pod uwagę przy przeszukiwaniu. Ale ma to też swój minus, ponieważ za, za każdym razem, kiedy to narzędzie zapisuje hasło pliku, ten program działa po prostu wolniej. Także jeżeli wiecie, że nie wyłączy wam się komputer i te hasła, które nie pasują, nie będą wam przydatne, to najlepiej wyłączyć to zapisywanie. Czyli jeszcze raz zmieniamy lokalizację. Enter, Node.js, Enter. Znaleziono 13777 haseł. Żadne hasło nie zostało pominięte i rozpoczął się proces przeszukiwania. Idzie dosyć wolno, ponieważ ja mam włączone teraz nagrywanie. Program też trochę odciąża oraz mam około 70 zakładek w przeglądarkach potwieranych, także tych zasobów jest dosyć mało. Nie będziecie musieli oglądać do końca całego procesu przeszukiwania tego hasła. Jak widzimy bit już przeleciało i udało się. Hasło, które ustawiłem, czyli hasło bit zostało znalezione. Oczywiście nie patrzcie na ten czas, ponieważ trochę skróciłem cały ten proces. Tylko tutaj nie widać, które to jest hasło. Hasło zostało zapisane, tak jak tutaj możemy zobaczyć, valid secret, secret json. Przechodzimy sobie do folderu naszego burtforsa i otwieramy valid secret. Nasze hasło to bit. Udało się. Możemy zamknąć konsolę i otwieramy sobie secret.js. Tak wygląda wyszukiwanie w przypadku tylko małych liter i małej ilości znaków. Jeżeli jest większa ilość znaków, to tutaj trzeba dodać następne znaki. Ale przykładowo ja miałem kiedyś takiego znajomego, który wszędzie ustawia takie same hasło, tylko z różną kombinacją znaków, np. mała litera, wielka litera, albo jakiś znak zastępujący. Tak jak tutaj też to rozpisałem, nie? a małe, a wielkie oraz małpa. I możemy sobie też rozpisać, każdy sobie może rozpisać. Jak on to ustawia. Na przykład tutaj w S mamy małe S, wielkie S, piątkę. Równie dobrze możemy dać dolara, ponieważ bardzo często zamiast S używany jest dolar. I teraz będzie przeszukiwać małe S, duże S, piątkę oraz dolara. Jak to działa? To powiedzmy na przykładzie hasła bit. Ustawiliśmy sobie hasło bit, ale nie wiemy, czy daliśmy małe B, duże B, czy szóstkę. Popatrzmy na I. Nie wiemy czy daliśmy małe i, duże i wykrzyknik, czy jedynkę, jedynkę często też w hasłach zastępujemy literę i. I tak samo te mamy małe t, duże t, jedynkę, siódemkę takimi znakami też możemy zastępować literę t. W takim wypadku w takiej tabeli rozpisujemy sobie wszystkie znaki, którymi zastępujemy daną literę i w tym momencie wystarczy tutaj zmienić letters na pierwsza litera to jest b i to jest bs Czyli wpisujemy BS. Druga litera to jest I i to jest IS, czyli w drugim znaku wpisujemy zamiast letters IS i T analogicznie TS. Zapisujemy to. Odpalamy terminal. Przechodzimy na ścieżkę folderu i odpalamy node start. JS i coś, no, coś tu nam nie pykło. W J pewnie chodzi o ten napis BIT. Zapisujemy. Jeszcze raz. Znaleziono nam 119 haseł i popatrzcie, jak teraz to jest sprawdzane. Pierwsze są podstawiane znaki z B, później są podstawiane znaki z I, i następnie będą podstawiane znaki z T. I tak mamy liczo sprawdzaną kombinację. Oczywiście też znaleziono to hasło ponieważ nasze hasło jest pisane normalnie bit. Ale jakby było B i, i wielkie litery T to też oczywiście to hasło zostałoby odnalezione. Także to jest drugi przykład jak możemy to robić. I chciałem wam pokazać jeszcze trzeci przykład. To co wspominałem wcześniej jeżeli Układamy zdania z normalnych wyrazów, i często te wyrazy gdzieś tam mamy w głowie. To ja też dodałem tutaj taką funkcję jak Words i przykładowe słowa, z których układamy hasło, tutaj możemy wpisać. Ja oczywiście wpisałem słowa przykładowe. Jeżeli jest to trzy wyrazowe zdanie, to trzeba dodać jeszcze jedno słowo. I w tym momencie będziemy przeszukiwać w kombinacji tych trzech słów. A żeby to zrobić, to oczywiście Words musimy podstawić w miejsce wyszukiwania. Czyli kopiujemy sobie Words i wklejamy w BSK, w ISK oraz w TSK. Oczywiście to zapisujemy i odpalamy. Znaleziono 57 haseł, które będziemy podkładać, i zobaczcie. Teraz jest mieszanka tych słów, które ustawiliśmy. Ja Wam powiem, że jestem dosyć zadowolony z tego narzędzia. Jest ono intuicyjne. Jeżeli ktoś nie ma nic wspólnego z programowaniem, to oczywiście będzie miał problem na początku z korzystaniem z tego narzędzia. Ale jeżeli potrzebowalibyście pomocy, to dajcie znać. Pomogę Wam to ustawić pod Wasze potrzeby. Tu już oczywiście się zakończyło. I niestety nie znaleziono hasła, tak miało być, ponieważ nie mieliśmy ustawionego takiego hasła. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. W tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.